Witam Was, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku temat bezpieczeństwa na strzelnicy. Jeżeli ktoś po raz pierwszy będzie chciał się wybrać, będę Wam chciał pokazać mniej więcej podstawowe rzeczy, jakich rzeczy nie wolno robić, czego musicie unikać. Ty, Kamil, zobacz, coś mi się zrobiło. O właśnie, takich rzeczy, moi drodzy, powinniście unikać. I w tym odcinku z Krzysiem pokażemy Wam, czego unikać, gdzie celować tą bronią, tak żebyście mogli pójść na strzelnicę po raz pierwszy w sposób komfortowy, żeby nikt na Was tam nie krzyczał czy nie burczał. Co zrobić? Więc przechodzimy do odcinka. A więc słuchajcie, moi drodzy, tak jak we wstępie powiedzieliśmy Wam, jeżeli chcecie przyjść po raz pierwszy na strzelnicę, podkreślam to dla osób początkujących, które nigdy nie były na strzelnicy. Na strzelnicę może przyjść kto? Każdy. Każdy. Dziecko? Każdy. Dzieci też. Staruszek na wózku? Też. Osoby ślepe? How dare you? Też. Też strzelają i no w domu, także wszyscy ten... Znaczy ślepy to tak ładnie powiedziałem. Ślepy są naboje. Tak, osoby niewidome. Tak. Najważniejsze, żeby mieć dwie ręce, bo bez rąk będzie ciężko strzelać. Chociaż pewnie i też się zdarzają osoby, które mogłyby strzelać stopami. Widziałem, ale... jak koleś kawacha rozbiera nogami. Tak. Więc moi drodzy, podkreślamy raz jeszcze, na strzelnicę przyjść może każdy. Dostanie broń, z której będzie mógł postrzelać pod okiem instruktora. Oczywiście opiekuna, czy jak to nazwiemy, może postrzelać. I teraz powiem Wam, że zawsze jak ktoś na przykład ze mną nawet idzie na strzelnicę, zawsze jak mantra powtarzam takie podstawowe rzeczy, czego nie robić, co robić. Tutaj nie mówię o ludziach, którzy będą zdawali egzamin, czyli żeby się uczyli już dobrych nawyków, ale o takim naprawdę podstawowym BHP, żeby dla każdego było komfortowo. I dla osoby, która jest przy osobie strzelającej, no i dla tej osoby strzelającej, żeby wiedziała, co ma robić, jak się ma zachowywać. Dokładnie. Z czego możemy postrzelać na strzelnicy? Możemy postrzelać z pistoletów, karabinów i strzelb. Tak, strzelamy tutaj do, dzisiaj akurat tego nie mam rozkładanego na strzelnicy, ale normalnie blachy, papier, rzutki, inne cele, jakieś tam kroczące, obracające się piłeczki, kwadraciki i inne cele strzelbowe. O czym trzeba pamiętać, żeby zawsze, to jest najważniejsze, o właśnie na strzelnicy, zawsze spłacić instruktora. Instruktora prowadzącego strzelanie, co powie, powie nie dotykaj broni, nie ruszaj, załaduj, rozładuj i tak dalej. Zawsze wykonywać bezwzględnie jego polecenia. Z doświadczenia wiem, że najgorsi są ci, co mówią, ja wiem. Jak ktoś przychodzi na strzelnicę i mówi, ja wiem. Odejdź, ja będę strzelał, odejdź. Ja wiem, ja w wojsku byłem. Ja zawsze przepustki za strzelania dostawałem. I podchodzi do pistoletu i szuka przeładowania. Tak. I później, ale on ten? Oczywiście broń mamy wcześniej sprawdzoną, rozładowaną. Tak samo już taka mała dygresja do tego naszego wstępu. A strzelałem z jednego pistoletu, po rozładowaniu odłożyłem go, a ten był sprawdzony, przygotowany i tak podszedłem do Kamila. Było to 100% bezpieczne. A miało tylko ciekawiej wyglądać. I z tego, co mówiłeś, takie sytuacje się zdarzają. Tak, zdarzają się różne sytuacje. No jedna z częstszych sytuacji, a strzelają dwie osoby, tak, podpięcie magazynka, znajomi stoją z tyłu, strzelam, ty widziałeś, w dychę trafiłem! I od razu widzicie, broń była na mnie. No to jest niefajne, bo jeżeli ktoś jeszcze nie ściągnie palca ze spustu, to nawet głupi odruch mięśni, tak. Nie wiem, coś cię ugryzie, coś cię zaboli, ściągniesz głupi spust i kogoś możesz postrzelić, albo siebie też. Tak, dokładnie. Prawidłowo, jeżeli już musimy się obejrzeć, broń zostaje w miejscu, oglądam się do tyłu, tak, bo dziecko mi skacze, nie wiem, kiełbaska się upiekła, czy chcę taką wypieczoną, czy mniej, nie? I też taka rzecz, chyba mi się wydaje, taka najbardziej podstawowa, to już nawet moje dzieci wiedzą, że w momencie, kiedy strzelacie, to dopiero palec na spust dajecie w momencie, kiedy już macie wycelowane i zaczniecie strzelać. Wtedy sobie trzymacie ten palec na spuście, aż skończycie magazynek. Ale bardzo dużo osób nie wie, skąd to się bierze. Ogólnie jak bierze jakąkolwiek broń, to zauważyłem, ludzie często, na przykład, nie wiem, pozują sobie z ASG czy z czymś, to zawsze ten palec jest na spuście. Tak. Mi się wydaje, że to nawet nie jest... To jest niewygodne. Z filmów tak od razu.
Jak to strzela ten, czy nawet już ASG, bo to już mają te nawyki, palca niechodzenia na język spustowy. Szybciej mają tacy ludzie, którzy już gdzieś tam coś trenowali, robili w ASG, ale już tak ciężko to nazwać profesjonalnie, ale więcej się tym gdzieś zajmowali, to mają takie nawyki, często na to takich bardziej zaangażowanych, nazwą to, grupach, zwracają na to uwagę i starają się obchodzić z tą bronią, jak z bronią normalną, palną, i mają te nawyki. Ja jestem miło zaskoczony, jak często młodzi ludzie przychodzą, którzy znają broń z gier, a coś ćwiczyli, trenowali w ASG, to większe pojęcie o bezpieczeństwie mają, jak co z tym zrobić, niż właśnie już ci wcześniej wspomniani żołnierze WP, LWP, da, Ludowego Wojska Polskiego jeszcze, czyli starsze roczniki. Ja wiem, bo ja 40 lat temu w wojsku byłem i ja wszystko pamiętam, nie? Myśmy takie mieli. Czyli wydaje mi się, że dla takiego najbezpieczniejszego BHP, w takim ogromnym skrócie mówiąc, to jest po pierwsze, żebyście, jak jesteście już na stanowisku, strzelacie, broń macie, powiedzmy, zawsze przed tym kulochwytem, który jest przed wami, nie gdzieś po tych kulochwytach bocznych, czyli nie machacie się tak z tą bronią, tylko tak jak Krzychu powiedział, broń macie zawsze na wprost siebie, nie robicie takich ruchów jak ja teraz, bo wam wskazuję, czyli nie gdzieś do góry, nie pod nogi, bo tutaj wiśnia, pamiętasz, jak ci Sten strzelił na RCS-ie? No. Także zawsze trzymamy pionowo, odwracacie się. I druga rzecz, co mi się wydaje, to jest właśnie palec na spuście. Jeżeli te dwie rzeczy będą spełnione, to powiedzmy wszystkie późniejsze zacięcia jakieś, jeżeli by były ewentualne czy coś, to macie zawsze instruktora obok siebie i możecie zawołać. Nie wiem, czy z takich największych postaw, czy coś jeszcze możemy powiedzieć, mi się wydaje. Już jak jesteśmy przy tej lufie, no to przeładowanie. Często ludzie tak pamiętają o palcu, pamiętają, żeby broń kierować się w kierunku celu, a później idzie przeładuj broń i mówi tak, nie? Gdzieś w ziemię, nie? W stolik czy ten, dalej ta lufa skierowana dalej w kierunku celu, przeładowanie, odciągam zamek do tyłu, puszczam, bądź też wypycham broń do przodu, zamek do homo, broń, pek cały czas jest w kierunku celu, wtedy delikatna praca na spuście, nie? Z takich też ciekawostek dla początkujących, dużo osób, jak ma pierwszy raz styczność z bronią, zauważyłem, bardzo delikatnie się z nią obchodzi. Wiesz, na przykład odciąganie zamka, ja bardzo często przynajmniej spotkałem, że to jest na zasadzie... Tak, odprowadzanie ręką zamka. Odprowadzanie ręką zamka, to tak. Albo, nie wiem, daje mi się boją, że coś tu się stanie z tym wszystkim, z tymi manipulatorami. Tak, delikatnie. Myślę, i druga rzecz, to praca na języku spustowym, to takie wciskanie spustu zero-jedynkowo. Teraz. Ja mam zgromy, mocno, szybko, 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 nie? To ładnie się nazywa zerwanie spustu. Tak. Mantis wam to powie. Lepiej. A co jeszcze z takich rzeczy, dziwnych zachowań na strzelnicy? Jedna z moich ulubionych to jest: zaczynamy strzelanie. Oczywiście jest jakaś tam przerwa, słuchawki lekko ściągnięte, magazynek załadowany, podpinam, przeładowanie, pierwszy strzał. Ok. Przyznam, że tego nie widziałem nigdy na żywo, ale Krzychu mówi, że widział takich agentów, już to jest częste. Czyli znaczy, no machanie, często zdarzają się takie... Machanie załadowaną bronią. Tak, przykładanie jej do głowy. Chociaż a propos tego, kiedyś widziałem taki filmik super, super taktycznych, taktycznej grupy, jakieś tam szkolenia komandosów i tak dalej, gdzie uczyli wyjścia z pojazdu, tak, czyli prowadzę ogień gdzieś tam, nie wiem, czy konwój został zaatakowany, prowadzę ogień przez szyby i tak dalej. Później mam wyjść z pojazdu, obiec ten pojazd. To uczyli ich, że broń przykładał sobie właśnie do głowy w ten sposób i w ten sposób wybiegał z samochodu. A to ciekawe. Kontrola lufy, kontrola broni, tak, gdzieś w kierunku bezpiecznym, wiem cały czas, gdzie tą broń mam skierowaną. To by się w rakach przydało. One z otwartego zamku i tam często od uderzenia, ale to mniejsza o to. No nie tylko rakiem, no ale ogólnie, tak. Czyli coś takiego, ogólnie jak idziecie też na strzelnicę, nikt na was nie będzie krzyczał, nie musicie wszystkiego umieć, nie musicie się znać, który nabój do której broni. Po prostu kupujecie usługę i jesteście obsłużeni, tak? Czyli chcecie postrzelać z karabinu, idziecie strzelać z karabinu. Chcecie strzelać z tego, strzelacie z tego. Tylko tak jak mówię, pamiętajcie o najważniejszych rzeczach. Palec ze spustów w kierunku kulochwytu i brak głupich ruchów. Słuchać się instruktora na spokojnie, pomalutku, nie jesteście czegoś pewni, zapytać się,
A nikt nie będzie krzyczał, 5 razy wytłumaczy, a lepiej 10 razy się zapytać, niż raz zrobić coś głupiego. I najważniejsza rzecz, to w zasadzie widziałem nawet filmiki takie, o tym mówił też nawet Brzydki Burak ostatnio, że jak był u niego jakiś gość, gdzie powiedzieli wszystkim instruktorom odnośnie zdjęcia, które będą robili, nie wiem, czy słyszałeś, powiedzieli, tam był, wiesz, prowadzący, instruktor, drugi, trzeci, powiedzieli, że będą mieli za chwilę rozładowaną broń i będą robili jakieś, wiesz, takie głupie zdjęcie w tym stylu, czy coś takiego. I przechodził jakiś instruktor, który od razu zauważył, że, wiesz, że ktoś zaczyna machać bronią i nawet odruchowo nie pytał się, co to jest za szalenie, tylko, wiesz, od razu była korekta, tak? Więc, bo to też zauważyłem, że dużo osób próbuje robić głupie zdjęcia typu przykładam koledze pistolet do lufy, tak? To nie jest zabawka. Do głowy. To nie jest, moi drodzy, zabawka i raczej wybicie sobie z głowy no, głupie zdjęcia, tak? Może ktoś obok może wam zrobić zdjęcie w trakcie strzelania, może wam nagrać film, jak strzelacie gdzieś jakieś w bezpiecznym miejscu, nie przed linią strzelania. Z zatarczą. Z zatarczy, tak. Najlepsze ujęcie. Ale mówię, no wybicie sobie z głowy głupie zdjęcia z bronią, aczkolwiek nie wiem, czy na oczy to... Nie, no widziałem próby takich zdjęć, no widziałem. Jak ktoś chciał coś... A raczej się ludzie tam... hamują i to nawet jeżeli ktoś ma na początku jakieś głupie pomysły, przeważnie jak przyjdzie, postrzela, poczuje z czym to się je, że to jest huk, że to naprawdę może zrobić krzywdę, zobaczy co to robi, nie wiem, z celami niektórymi, jak rozwala, jaka to jest moc, to często głupie pomysły wypadają już z głowy, już nikomu się nie chce takich... Nabiera szacunku. Tak, nabiera szacunku i to jest właśnie dobre też zabieranie dzieci na strzelnicę, pokazywanie im, szczególnie jeżeli mamy jako dorośli broń w domu, to pokazywanie im tego, żeby to nie był dla nich taki temat tabu, do którego będą gdzieś tam, jak rodziców nie ma, próbować się dostać. Wiadomo, zakazany owoc najlepiej smakuje i to dziecko zawsze będzie szukało sposobu, żeby się gdzieś do tej broni dostać, szczególnie jeżeli rodzice będą zakazywać, a jeżeli tato weźmie raz na jakiś czas tą strzelnicę, pokaże, dziecko zobaczy, jaki to jest huk. To ono samo się później będzie bało, stresowało, żeby tą broń wziąć do ręki, bo to będzie wiedział, że to jest huk, zaraz wszyscy usłyszą, będzie coś się wydarzy, a to robi dziury, niszczy rzeczy, a komuś jeszcze przy tym krzywdę można zrobić. Znaczy, tak? Ja to widzę tak samo jak kuchenka gazowa, dziecko uczysz, że nie wolno gazu odkręcać, coś robić, tak samo z bronią. No przykładem jest to, patrz, jak... to robi dziury. Weź tę rękę. O, widzisz? Panie, tak się nie robi! Nie, ale na przykład mój syn jest nauczony tak, że w wieku chyba 3,5 roku, jak nagrywałem odcinek coś na temat broni, chyba zrobienia sobie pozwolenia na broń, podszedł do mnie w trakcie nagrywania, stała koło mnie strzelba i zapytał się, czy może zobaczyć strzelbę, tak? Ja mówię, możesz zobaczyć, oczywiście wtedy przerwałem nagrywanie i Wojtek, i mój syn pierwsze co to mówi, tato, ale trzeba zobaczyć komorę nabojową, nie? I pierwsze co zrobił, to od razu wziął w dół pompkę, a wiele osób dorosłych, które nie mają styczności, nie są w stanie nawet sprawdzić komory nabojowej. Tak. I zrobiłem mu kiedyś też podpuchę, bo zostawiłem łuski i zostawiłem jeden nabój ze zbitą spłonką, bez prochu w środku, ale włożyłem mu z powrotem nabój. I poprosiłem go, żeby przyniósł mi łuski, wiesz? Na stole zostawiłem, on sam tam był, mówię, Wojtek, przyniesiesz mi łuski? Tak, tato, a postawiłem tą łuskę spłonką do dołu, co nie? I mówi, tata, ale jednej nie mogę wziąć, jednej ci nie przyniosę, wiesz, już widzę, że marudzi. Mówię, co się stało? No przynieś mi je. Nie, bo tamta jedna jest cały nabój, a nie widzę spłonki, bo wie, co to jest spłonka, nie widzę spłonki, on miał wtedy 4 lata, nie widzę spłonki, nie przyniosę tego, nie? Przyszedłem, pokazałem mu spłonka zbita, okej. Więc uświadamianie dzieci. Tak, i wracając do naszego tematu właśnie dziwnych zachowań na strzelnicy, to też, nie wiem, nie wiemy, ile leży czyjaś broń na strzelnicy, jak u nas w klubie strzela zawsze kilka osób. A nie robimy czegoś takiego, że łapiemy czyjąś broń, ja sobie pooglądam i tak dalej, przychodzę na strzelnicę, jest wyłożona broń na stołach, stoją instruktorzy, którzy, nie wiem, mogą komuś coś tłumaczyć, pokazywać i tak dalej, podchodzę, ty, ale... i zaczynam gdzieś tam oglądać, bawić się tą bronią i tak dalej. Nie, jeżeli chcę zobaczyć cokolwiek, mogę zobaczyć, instruktor powie tak, tam sobie kieruj lufę, będzie wiedział, że bierzecie tą broń do ręki i nie będzie z tym problemu. A drugi taki podobny przypadek, na przykład, nie wiem, jest hasło do tarcz, wszyscy przerywamy strzelanie do tarcz, a Kamil sobie idzie do tarcz, a ja mówię, kurwa, bo coś mi nie wychodziło, nie?
i zaczyna się machanie zamkiem, mimo że nawet magazynek nie podpięty, ale już sama zabawa, ten dźwięk odciągania zamka, to już osobę na osi stresuje strasznie. No, zdecydowanie tak, więc z tym się jeszcze nie spotkałem, nie widziałem, ale... Nie, no były takie różne próby, nie wiem, bo ja sobie tylko zobaczę, bo mi tam coś się nie udawało, nie? Wiesz, były też próby, że strzał kontrolny, który się oddaje, był strzałem niesuchym, tak, więc to, tak, to dlatego to nie są dobre rzeczy, tak? Sam byłem, to jeszcze początki naszego klubu, jak strzelaliśmy na strzelnicy w Parku Leśnym, jeden kolega drugiemu koledze, też instruktorowi zwraca uwagę, mówi, ja sprawdziłeś tą strzelbę, że tak nią wymachujesz, bo szedł i sobie taką nią machał, nie? A mówi, to tak, no. Tak, rozładowana i strzał sobie pod nogi, nie? Tak. Także pozdrawiamy, kolega na pewno wie, o kim mówię. Ja nie wiem. To chyba wszyscy wiedzą. Nie wiem, ja nikomu nie mówiłem. Sam się chwali. Odnośnie samych, jak wiecie, każdy pistolet, każdy karabin, każda strzelba jest jak gdyby indywidualna. Powiedzmy, że w podobnych miejscach mam te manipulatory, czyli zrzuty, czy zrzuty zamka, czy zrzuty magazynka, ale o tym już nie musicie wiedzieć, po to jest koło Was instruktor, że jeżeli skończy Wam się amunicja, zamek zostanie Wam w tylnym położeniu, to nie musicie się też stresować, ale ja nie wiem, jak ten pistolet działa, ja nie wiem, co zrobić dalej. Ludzie Wam w tym pomogą, tak? Czyli powiedzą Wam, tutaj naciśnij, zrób to, oddaj strzał kontrolny w kierunku kulochwytu, więc tutaj nie musicie być super taktycznie przygotowani do tego, jak strzelać. Musicie po prostu pójść z dobrym nastawieniem i z podstawową wiedzą. Nie machania i nie palca na spuście. Ale też no, wszystko zależy od tego, co chcecie zrobić na tej strzelnicy. Jeżeli chcecie się po prostu, to ma być taka odskocznia, odstresować i wystrzelać parę pestek, to nawet nie musicie tego robić, bo instruktor pomoże Wam podpiąć magazynek, pomoże Wam przeładować, jeżeli ktoś, szczególnie panie, nie będą miały siły przeładować kałacha bądź też innego karabinu, bo to się czasami zdarza, to pomogą Wam go przeładować, a później po zakończonym strzelaniu wezmą, sprawdzą, rozładują, odłożą. Dokładnie. Także nawet nie musicie tego robić i bezpiecznie tą broń odłożą, a wy po prostu będziecie tylko czerpać przyjemność z samego strzelania. Czyli reasumując, wiedzy o broni nie musimy mieć żadnej, byle jakiś zdrowy rozsądek, nie machania bronią. Tak. I tyle, nie musicie, mówię, znać się na... Zdrowi na ciele i umyśle, zapraszamy. A widziałeś filmik, jak koleś sprawdzał lufę kiedyś w strzelbie? Bo coś mu strzał nie poszedł? I tak zagląda i czapkę. No, to też widziałem. Ale to jest właśnie tutaj uwaga odnośnie strzelb. A producenci amunicji przeważnie piszą, jaką może mieć zwłokę nabój, ale około, tak? Amunicja strzelbowa, to przy niewypale powinniśmy odczekać 5 do 10 sekund, tak bezpiecznie nie odryglowywać tego, zostawić zaryglowane. Lufa skierowana w kierunku celu, po 10 sekundach, 5-10 sekundach nic się nie dzieje, wtedy na spokojnie można to odryglować, bo właśnie tak jak na tym filmiku, o którym mówisz, czasami jest zwłoka duża przy amunicji śrutowej, przy nabojach strzelbowych do broni gładkolufowej i może on sobie odpali z opóźnieniem. To też szczególnie w czarnym prochu się tyczy, nie? Jeżeli chodzi o zwłokę. Kapiszon czasami sam miałem przykład tego, że potrafi wypalić po sekundzie, dwóch nawet. Jakieś jak mokre są przeważnie, jakieś takie coś stare, no, może, nie wiem. No i tutaj podobnie jest z tą amunicją strzelbową. Wystarczy trochę wilgoci i one czasami mają takie opóźnienie, nie? Zakopci zadymi jeszcze dodatkowo przy lekko wilgotnym prochu. To teraz jeszcze tylko kwestia, bo też dużo osób to mówi. Czy normalnego mężczyznę w wieku minimum, powiedzmy tam, nie wiem, nawet 14 lat, który jest normalny, pistolet przewróci, urwie mu ręce? Nie urwie. Karabin? Też nie. Strzelba? Strzelba, no to zależy, jaką amunicję, bo możemy go przewrócić, ale nie, no, jeżeli będziecie słuchać instruktora, tego, co do Was mówi, jak Was poprawia, koryguje postawę, a nie robi tego, bo jemu tak lepiej się na Was patrzy, jak stoicie w taki sposób, ale robi to przede wszystkim myśląc o Was, o komforcie Waszego strzelania, żebyście później nie wrócili z siniakiem na ramieniu,
bądź też innymi jakimiś tam urazami, nie? Często właśnie ludzie, nie wiem, pierwszy raz biorąc broń do ręki, robią coś takiego, że dwa kciuki na przemian przekładają, tak? Wtedy ten zamek, jak będzie pracował, no to będzie gdzieś tam dostawał, nie? No po prostu łapią, przekładając kciuka na drugą stronę, nie? No to pewnie dwa kciuki się nauczą. No, tylko po co mają będzie. Tak. Już więcej nie postrzela. No, to prawda, więc żeby się nie zrazić, to tak, słuchać instruktora, to jak złapać broń. No i tak jak mówię, bo dużo osób uważa, że nie wiem, że karabin będzie miał jakiś ogromny odrzut, coś, nawet 308 bez kompensatora to nie jest jakieś pięcie. Strzelba, okej, okay, możemy się zgodzić, tam możemy mieć dwururkę, możemy z mocnych magnumów strzelić, coś, no to tam jeszcze taki temat może być, że no kobiety czy coś, no mogą mieć z tym problem, tak? Na przykład moja żona nie cierpi strzelby. Często panie się boją, mówią, a ja tylko z pistoletu, bo z tego będzie prościej, nie? No nie do końca jest tak, właśnie to jest dosyć trudne w celowaniu, a biorąc karabin, nie wiem, jakiegoś tam AR-a z kompensatorem plus z jakąś optyką, czy to będzie kolimator, czy jakaś lunetka, no to każdemu się później podoba, tak? Na początku wrażenie, jak ten kompensator stoi z boku i słyszę ten huk, podmuch, jest przerażające, ale jak się samemu stoi z niego strzela, no to jest, okazuje się, że jest bardzo przyjemne. Znaczy, ja Ci powiem tak, jeżeli ktoś jest w stanie utrzymać w ten sposób AR-a, to strzał z jednej ręki to nie jest żadnym wyzwaniem, nie ma żadnego jakiegoś podrzutu, odrzutu, to jest... No nawet bez kompensatora to jest kawał żelazwa jednak, który jest stabilny. No i w karabinie mamy te trzy punkty podparcia też, tak? Więc to też dużo nam daje. Dobra, czy my żeśmy wyczerpali temat? Chyba tak, jeżeli o czymś nie powiedzieliśmy, piszcie. A, nie powiedzieliśmy o koszulkach z Radomia. Znaczy nie z Radomia. Nie, czekaj, z Radomia jest Walter. Walter z Radomia, a koszulki są z... Texara? Z Texara, dostępne u nas w sklepie, sklep.ks.globeryt. Pod spodem macie link. Że zapraszamy nie tylko koszulki, a różnego rodzaju sprzęty strzeleckie, a niedługo mamy nadzieję też broń, amunicja i co będziecie chcieli. Kreator będzie testował tą amunicję na każdym strzelaniu, w dużej ilości tylko. Dobra, to do zobaczenia w następną środę. Do zobaczenia, cześć. Hejka.